naturalnym sposób ruch ramion. Okej, truch. Tak jak Zosia. Hej, pan w pierwszej linii, gdzie są ramiona? Hej, chłopaki, popatrzcie na mnie, jestem tu. Krążenie ramion. Obie ręce na was. Tu, krążenia. Wasz sygnał, kolanowy zawodnik na tym. Kilka, kolanowy. Czekaj, dzień, kiedy Polacy mają powody do dumy. 220 lat temu uchwaliliśmy pierwszą konstytucję w Europie. I takich dni, kiedy mamy powód do dumy, jest w roku niewiele. Należy to w jakiś sposób uczcić. Walczyłem z samym sobą, bo pierwszy raz nie przypuszczałem, że w wieku 50 lat będę miał pierwszy raz. Pierwszy raz w takim biegu pobiegłem. No i 30, niecałe 4 minuty, to myślę, że jest nieźle. Trzeba walczyć z własnym ciałem, z lenistwem. To jest świetna rzecz, bieganie. Jest za rok na pewno. Myślę, że poniżej 30 zejdę. Jak warszawski zabiegam o pamięć, znajdujemy już od przodem parę lat, prawda? W wieku konstytucji pierwszy raz ja startowałem w 2002 bodajże. To jest mój trzeci bieg, drugi z rzędu wygrany, także bardzo się cieszę. Ania? No ja nie aż tak dobrze, ale w tym roku trzecie miejsce. Ja również staram się tutaj podążyć śladami męża, no bo i tak przyjeżdżamy na biegi, to zamiast tylko kibicować startuję również i ostatnio na niezłym miejscu. Biegi są sposobem na uczczenie narodowych świąt. Myślę, że to dla mnie to jest najfajniejszy sposób właśnie uczczenia, udział w takim biegu. To się wszystko podoba kibicom. Tak, atmosfera. Czyli 5 km dla osób, które jeszcze nie biegają, a chciałyby zacząć. Także to jest świetna sprawa. Każdy jest w stanie przebiec 5 km. Zapraszamy na kolejne biegi z cyklu Zabiegaj o pamięć. Bardzo fajnie na początku, wszystko się tam dzieli i skoruje się czołówka i tak nie ma już tego tłumu i można walczyć tylko z tymi, z którymi się osiągnie taki sam podobny styl. W Warszawie jest tutaj bieg konstytucji, no i jeszcze dłuższy bieg, bieg niepodległości 11 listopada. Myślę, że to się rozwija, idzie w bardzo dobrym kierunku, teraz więcej ludzi chce uczestniczyć i myślę, że jest to bardzo pozytywne. Super, fantastycznie, bardzo fajna trasa. Pogoda dopisała oczywiście, także nie było za gorąco, prawda, Kubusiu? No, chcemy w ten sposób upamiętnić właśnie konstytucję 3 maja. Cyklicznie biegamy co roku właściwie w takich masowych imprezach. Jak widać, mój 7-latek na trochę innym sprzęcie. Jesteśmy bardzo zadowoleni i gratuluję. Organizujemy tak zwaną triadę, bieg konstytucji 3 maja.
organizujemy bieg Powstania Warszawskiego i bieg Niepodległości. Wszystkie te biegi odbywają się pod hasłem Zabiegę o pamięć. Ograniczyliśmy liczbę uczestników, dlatego że ta trasa jest niechłonna i nie możemy powodować niebezpiecznej imprezy. W związku z tym ta była bezpieczna, była przyjemna, odbyła się w fajnej pogodzie, w fajnej atmosferze. Kończymy w tej chwili fajnym grillem. Na ramię, broń! Na przód, ha! Stać!